to witam was CMC Zio i znowu zagramy razem w Ghostmaster. Oczywiście mogłem to wideo nagrać wcześniej, ale miałem trochę rzeczy do zrobienia. Przeczytać lekturę i wypróbować dwie nowe gry, które kupiłem przedwczoraj. Konkretnie Street Fighter 4 i Mirror's Edge. I ta druga gra jest wyjęta prosto z moich marzeń. W jakimś sensie, od jakichś 3 lub nawet 4 lat miałem pomysł na grę. Gra, w której uprawiasz po prostu le parkour. Po prostu wspinasz się po budynkach i takie tam. I Mirror's Edge spełniło moje oczekiwania. Ale no, niestety ma jedną zasadniczą wadę. Jest zbyt krótki. Mirror's Edge przeszedłem w jeden dzień. Jeśli miałaby być druga część, naprawdę mam nadzieję, że będzie dłuższa, bo ta gra mną zaimponowała. A my jednak zagramy teraz w Ghostmaster. I właśnie nie wiem, czy Mirror's Edge przypadkiem kiedyś też nie nagram i nie zrobię wideo serii Zagramy z CMC. Ale w tym czasie, jak mówiłem, gramy w Ghostmaster, mamy na początku aktu drugiego dwie misje do wyboru. The Unusual Suspects i Dead Fellas. Ja wybieram tą drugą, gdyż wydaje mi się być ona przyjemniejsza. Poza tym masz aż 4 duchy do uwolnienia i to bardzo ciekawe. Przy okazji, nagrodą za ukończenie aktu pierwszego są 3 dodatkowe duchy, ale wszystkie 3 są do pani. Są bezużyteczne o kiepskich mocach. I zaraz wam je pokażę. Pierwszy to Bug, czyli zapuchlony kundel. Drugi to Quiver, czyli przerażone prześcieradło. I Hypnos, czyli pół konia. O przekaźniku, którym jest sen. A duchy o tym przekaźniku raczej nie są dobre w straszeniu. Więc jak mówiłem, te duchy są bezużyteczne. My skorzystamy w tej misji z Bull na 100%. Chwileczkę. Lucky na 100%. Gdyż te dwa duchy będą przydatne przy uwolnieniu pozostałych 4. A my oprócz tego zbierzemy Moonscream. Ten duch straszy genialnie w tej misji. Zresztą nie powiedziałem, jaka jest misja. Misja jest taka, żeby sprawić, aby pewien kryminalista, znany jako Don Bartholomew, uwierzył w duchy, a jest to bardzo sceptyczny kryminalista. Więc to oczywiście nam nie ułatwia zadania. My jeszcze mamy do wyboru 2 duchy. Wybieramy za jeden strach, gdyż może się przydać przy straszeniu w jednym pomieszczeniu, którym jest kuchnia. Wybierzemy też Ether, który wystraszy śmiertelników na zewnątrz. I wybierzemy także Shiversa, gdyż też dobrze się tu sprawdza. I teraz sprawdźmy te 4 duchy. Gdzie one są? Kim one są? Co mamy do powiedzenia? To jest pierwszy z nich. To jest osobiście mój 3 ulubiony duch w całym Ghostmaster. Oto Fingers, pianista pływający z rybkami. I guess I played the wrong tune. Went and got myself shot. But hey, I'm a professional. I just want to finish the tune I was playing. If only I could remember what it was. Fingers również po śmierci jest bardzo przywiązany do swojego pianina. Jak mówi, jest profesjonalistą. I za wszelką cenę chce dokończyć melodię,
który nie dokończył za życia, gdyż Don Bartholomew właśnie go zatopił. Ale czy my znamy tą melodię? Raczej nie. A może ty coś tam, Fingers, jeszcze powiesz? Someone around here must remember that too. Otóż, ktoś na statku zna tą melodię i gwizdże ją. Tak. Słyszeliście? W tej misji śmiertelnicy gwizdzą różne melodie i musimy rozgryźć, który gwizdzy to, co należy. I oto teraz drugi duch. Knuckles. Knuckles the Echidna. Sonic the Hedgehog. I inni mieszkańcy Mobiusa. So afraid of the boss, he makes sure the house always wins. I catch him at it, Weasel shoots me dead with that little pop gun. It's not right, you know? I gotta get him back. It's not smart, you know? Rocky Balboa. Mowa Rockiego Balboa. W tym czasie Niemcy właśnie nie zdecyduje się na... A, myślałem, że jednak ten śmietnik zagra. A może jednak zagra, bo... Nie, idzie jednak do pomieszczenia Sfinkers. Nie, schodzi na dół. Ha, kiepskie są moje umiejętności w przewidywaniu. Więc później skupimy się na uwolnieniu Knucklesa. Przejdźmy do trzeciego ducha. Jest to osobiście mój ulubiony duch w całym Ghostmaster. Flash Jordan. Powitajcie ją. Cóż, jest przywiązana do swoich zwłok ukrytych w tym pojemniku. Do swoich szczątków raczej. Jednak kłopot tym, że wszyscy myślą, że są to szczątki babci właśnie Dona. Sceptycznego kryminalisty. A co mi się podoba w Flash Jordan? Wygląd, nie najgorsze moce. Slang, którym się posługuje. Jeszcze ten staromodny aparat. Ale, żeby ją uwolnić, potrzebny będzie kolejny uwięziony duch. Wavemaster, żywiołak wody. Call me Wavemaster, spirit of the ocean, undying of the deep. Curse the progeny of monkeys, they who reeve the waves. And cast their fellow beings into the deep, their tendrils swathed in stone. Now they have imprisoned me within this dark oubliette, from which I cannot escape. If only the mortals were sufficiently motivated to empty this vile bilge water. Osobiście uważam, że Wavemaster jest gorszym duchem niż Raindancer, czyli właśnie drugi żywiołak wody, ale... Wavemaster dysponuje mocą gradobicia, a ona nam pomoże przy uwolnieniu Flash Jordan. I żeby go uwolnić, ktoś musi uruchomić pompę. Więc tutaj przyda się Boo. Zresztą tutaj Boo przyda się przy uwolnieniu aż trzech duchów. Więc niech użyje łańcucha. Rattle Chains. The Chains! No! You haven't seen the last of me! Ktoś na pewno usłyszy te łańcuchy. Właśnie mamy Karen Braco. I w tym momencie używamy mocy przecieku. Która na pewno namówi śmiertelników do uruchomienia pompy. I teraz właśnie możemy uwolnić Flash Jordan. Więc podłączamy Wavemastera do akwarium.
i używamy wspomnianego gradobicia. Pod gradobiciem pytań! Jednak użytek gradobicia nie jest wszystkim. Ktoś musi koło Flash Jordan przejść, aby ona się uwolniła. W tym czasie zaczyna nam już trochę ubywać plazmy. Cóż, kucharz nam gwizdże w czasie, gdy też ćwiczy. A ja właśnie próbuję znaleźć miejsce, żeby móc trochę nabyć tutaj plazmy. Tylko tutaj niech Bu użyje telekinezy. Jest całkiem dobrze.